Siemanko ludziska, jestem Józek LS i witam was w drugim już odcinku z serii ETS 2. Jak widzicie, na razie jeszcze sobie nie wybrałem żadnej trasy, jesteśmy tam, gdzie ostatnio żeśmy skończyli. Dzisiaj tak w ogóle jestem sam, nie ma ze mną chłopaków. Z tego powodu no, jest jeszcze dosyć wcześna godzina, mamy godzinę za 15:06, więc dzisiaj nikogo ze mną nie będzie. Tak ogólnie sobie pogadamy. Dobra, więc tak. Palimy sobie maszynę. Jak widzicie, pada nam tutaj deszczyk. Musimy sobie podjechać i sobie wybrać jakiś rynek pracy. Ręczny ściągnięty, nie? Dobra. Podlatuję sobie. Tutaj musimy sobie, powiem szczerze, wam sprawdzę. Oj, 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 stój. Dobra. Cofiemy. Powiem wam szczerze, miałem grać dzisiaj sobie na kierownicy, bo mam kierownicę, ale po prostu na razie jeszcze zrezygnowałem z tego powodu, że po prostu muszę coś dawać na szybko nagrać, żeby po prostu nie. Żeby na dzisiaj coś było, o, tak to powiem. Dobra, najpierw sobie może wybierzemy jakiś rynek przesyłek z tej firmy konkretnej, gdzie mamy daleko. Ile mamy tu kilometrów? Z mlekiem kokosowym 21 ton. Czas. Kurde, nie mogę się połapać tutaj. Standardowa dostawa. A, tutaj mam, przepraszam. Kurde, dystans 317 km. Czas podróży 4 godziny. Tu z Bystrzycy do Katowic jest krócej. No trochę krócej. Taką dłuższą traskę to sobie zostawimy. Obie weźmiemy sobie z tym serem wiejskim. Taką dłuższą traskę zostawimy sobie gdzieś tam na rozmowy z chłopakami. Po samemu tak to. Dobra. Musimy cofnąć. I będziemy zaczepiać sobie ładunek. Tylko żeby mnie przywalił. Oj, przywaliłem. Właśnie, kurde, w tych lusterkach tak dziwnie to wygląda. Jak się jeździ busem, no to wygląda to zupełnie inaczej niż tutaj. Dobra, więc spoczymy sobie na czepę. Zobaczymy zaraz, która to jest. A, tamta. Dobra. Powolutku. Jak widzicie, jesteśmy dalej renóweczką. Powiem wam szczerze, że na razie zostaję przy renówce. Chociaż powiem wam szczerze, że kusi mnie trochę wziąć sobie, spróbować sobie. Spróbować sobie tego Forda nowego, jak to wygląda w ogóle. Chociaż to już akurat jest stary. Stój. Dobra. Naprawdę przez dłuższy czas ten Ford jest. Ale póki co na razie zostaniemy przy renówce. Za jakiś czas postaram się zmienić, żeby też była jakaś po prostu jakieś urozmaicenie, tak? Dobra. O czym chcę dzisiaj z wami trochę porozmawiać? Wczoraj, jeżeli pamiętacie, była środa. Taka, no to nie była zwyczajna środa, była to środa popielcowa. I powiem wam szczerze, tak jadąc sobie dzisiaj, zastanawiam się, kurczę, powiem wam szczerze, od czego to powstało? Dlaczego, kurczę, w środę posypujemy sobie, idąc do kościoła, posypujemy sobie głowę popiołem? Więc na tym może dzisiaj się skupię, nie jestem jakimś tam, nie wiem, taką osobą, która się wczytuje po prostu. Momencik, włączymy sobie wycieraczki, żeby nam tutaj nie merdały. Ale to mnie zaciekawiło, stwierdziłem, czemu nie, sprawdzimy sobie to. Lecimy w lewo. Powinienem retarder używać. O, właśnie pod B mamy retarder. Tu sobie przerzucimy. Zaraz wam powiem wam, że przygotowałem sobie tutaj materiał ze strony religijne.pl chyba bodajże. Zaraz. Religijne.pl dokładnie. Ale muszę sobie wyjechać gdzieś na taką traskę szybszą, żeby po prostu. Bo to muszę się wczytać, więc no też czytanie za kierownicą, wiecie, jak się to kończy. Pierwsze może opowiem po prostu, tutaj poczytam to, co nam tutaj pokazuje, a potem opowiem wam, bo byłem wczoraj też w kościele, byłem wczoraj w kościele, jak większość katolików. Spełnić ten obowiązek, no po prostu byłem w kościele po prostu, żeby posypano mi głowę tym popiołkiem. Ale to zaraz. Dobra, jak widzicie, fajnie tutaj. Naprawdę drugi raz już zasiadłem za tego ETS-a, czas zmian i po prostu no
Dalej nie mogę się napatrzeć, kurde, jak to wygląda, jak ta grafika, to wszystko w ogóle. Jak to Dayashi walnął w tamtym odcinku, że lapka mam nowego. No tak, lapka mam nowego i lepszego, więc no, to grafika też automatycznie idzie do góry. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę jest, mimo wszystko ten ETS się pozmieniał, także to jest też ten plus. Trzymaj się prawej strony, a Tam następnie w zmień tle prawo. gada mi kurde ten nawigacja, ale nawigacji mi nie potrzeba, powiem wam szczerze, ja też Zjedź w jeżdżąc prawo, a ogólnie, następnie jedź dalej prosto. jeżeli jeżdżę już, jeżeli jestem zmuszony już na nawigacji jeździć, to ja mam zawsze wyłączoną tą nawigację. O kurde, nie spodziewałem się, że to jest taki krótki wyjazd. Myślałem, że to jest, ten pas jest przedłużony, a to jest taki króciutki. Dobra, więc ruszamy. Przygotuję sobie tutaj jeszcze tą. Dawaj, 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 dawaj. Odblokuję telefon. Kurde, ciężko mi jest tutaj łapnąć. Dobra, po co posypujemy go piołem? Oj, przepraszam was, tu chyba wam to kurde uszy rozwaliło w tym momencie. Mówię, jest to materiał. Przygotowałem ten materiał, tak jak mówiłem, z religijnie.pl. Ja go tylko po prostu przeczytam. Mniej więcej może trochę się dojść do tego. Dopowiem coś po prostu swojego. Rozpoczynajmy. Jest taki jeden dzień w roku, o kurde, jest taki jeden dzień w roku, w środku tygodnia, w którym każdy katolik idzie do świątyni, aby posypać głowę popiołem. O Jezus. Widzicie, tak to się kończy patrzenie w telefon. Także nie polecam. To swego rodzaju bardzo symboliczny gest, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Po co jednak tak naprawdę sypie się popiół na głowę? To zaraz tutaj zakończymy, bo powiem wam szczerze, że mam tu takie zakręty ostre dosyć. Więc może na razie skupię się na drodze. Bo trudno mi jest patrzeć jednocześnie na telefon i na ulicę. Dobra, powolutku, spokojnie. Wyjeżdżam pod górę taką dosyć większą. Damy sobie trochę długich, bo powiem wam, że ta noc jest konkretna. Ja w ogóle nie widzę, co się dzieje w lusterku. Zresztą wy też nie widzicie. Tak samo jak i ja. Więc, tak jak mówię, trzeba się skupić. Dobra. Koszyce, nie wiem, jak się to tam mówi. Lecimy cały czas prosto. Więc jest git. Zaraz poczytamy dalej. Najlepiej by było, żeby ktoś, kurde, był i za mnie to czytał. Bo powiem wam szczerze, że ciężko się tutaj po prostu. No, retarder. Działaj. Przygotuj się do skrętu w prawo. No, przygotuj się do skrętu w prawo, mi tu mówi nawigacja. Zresztą po prawej stronie to widzicie. Ja się bardziej skupiam tu na drodze. Skręć w prawo. Dobra. Nic nie jedzie, możemy jechać. Dobra, w porządku, spokojnie. Ale przełączymy sobie na widok z góry. Ale powiem wam, kurde, te kierunkowskazy, jak się odbijają te cienie, ja cię pierdzielę. Oj, sorry. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Chyba coraz częściej będę grał w tego ETS-a, powiem wam szczerze. Dobra. Mamy jaką prędkość? Powiem wam szczerze, nie wiem jaką mam prędkość. Tu na prawy pas musimy zjechać, na ten wolniejszy. Dobra, oj, majdan pod myszką. Dobra, więc wracając, co zmienia? Co zmienia się podczas Wielkiego Postu? Muszę to jakoś, kurde, teraz i tak nie widzę lusterka, także w sumie to nie będę. To sobie postawię. Śrub plecowa, inaczej zwana popielcem. Jest zwany także środą wstępną. Stanowi pierwszy dzień Wielkiego Postu. To przede wszystkim czas refleksji, nawrócenia, pokuty, przebudzenia z naszym. O nas trzech. O kurde.
Przepraszam Was najmocniej, że będzie mi to tak majdało, ale jak widzicie, sam muszę tu czytać jednocześnie, także może mnie to trochę po tej drodze majtać. Z naszego ospałego życia i przygotowania do największego święta dla chrześcijan Wielkiej Nocy, czyli niedzieli. Tam rezurekcji do Wielkiej Niedzieli. W ubiegłym roku nasz papież Franciszek w orędziu na Wielki Post napisał bardzo ważne słowa. Post nas przebudza. Powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego. Budzi nas na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód. Dobra, bo tu muszę się troszeczkę też skupić na drodze, mówię jedno, będę trochę czytał, trochę tutaj też będę się skupiał na drodze, bo widzicie, no majdę mnie tutaj niesamowicie. Ale tak jak mówię, jednocześnie czytać, jednocześnie mówić, to jest trochę ciężko. Dobra. Przez te 40 dni staramy się jak najgłębiej szukać Boga. Dostrzegać go we wszystkich sprawach i rzeczach, przypomnieć sobie, że on. Przepraszam, momencik, poczekajcie. Może zrobimy inaczej. Będzie tu gdzieś jakiś kurczy parking, i ja to po prostu przeczytam, i potem dopiero zacznę opowiadać. Bo powiem Wam szczerze, że ciężko jest strasznie tutaj podczas jazdy tutaj to wszystko czytać. I potem może w dalszej części jazdy po prostu. Powiem Wam to, co wczoraj w kościele byłem i tak dalej, ale najpierw momencik. Jeszcze 145 km, ale chyba będę musiał zjechać tutaj gdzieś, ale tu nie będę się zatrzymywał na zakręcie. Chociaż nie powinienem tego robić w ogóle na zakręcie, ale i tutaj też niestety możemy się zatrzymać. Dobra, powolutku, spokojnie, gdzieś tutaj się uwalimy na jakimś miejscu po prostu, żeby... Mówię, no strasznie ciężko jest tutaj przeczytać to. Jest tutaj, to jest zakaz zatrzymywania się, nie, to jest zakręt dalej cały czas, więc niestety na razie nic z tego nie będzie. Zapomniałem chyba ze Steama się wylogować, nie ze Steama, tylko z Discorda. Czekajcie chwileczkę, bo tu kurde trafiłem w takie miejsce, że po prostu no, nie ma szans się tutaj jakkolwiek zatrzymać. Także póki co, na razie musicie poczekać sekundeczkę. Albo dobra, może przeczytam Wam to wszystko pod koniec. O, czekajcie, 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 tutaj mamy... A, tutaj mamy ten roboty drogowe. Więc tutaj się niestety nie zatrzymam. Dobra, zróbmy inaczej. Jak będę miał tutaj miejsce, to się zatrzymam. Czyżby tutaj więcej miejsca było? Nie. Może tutaj spróbuję się zatrzymać. O. Zjadę sobie na bok. Pyk. Awaryjki. Postaram Wam się tu przeczytać. Widzicie, miejsce mają pełno, więc zmieszczą się tutaj. Dobra. Więc nie pamiętam, gdzie skończyłem. Przez te 40 dni staramy się jak najgłębiej szukać Boga, dostrzegać Go we własnych sprawach i rzeczach, przypominać sobie, że On jest w naszej codzienności, w tym wszystkim, co nas otacza. Warto zadać sobie pytanie, czy my Go widzimy właśnie tak. Czy my widzimy Go w naszym codziennym życiu? W środę popielcową przychodzimy do kościołów, aby w symboliczny sposób posypać nasze głowy popiołem. To oznacza dla naszej wiary, czy to coś dla nas zmienia. Co oznacza dla nas wiary posypanie głowy popiołem. Sam obrzęd wywodzi się z IV wieku i początkowo dotyczył tylko pokutujących grzeszników, którzy na okres 40 dni odbywali publiczną pokutę. Obecnie gest ten bardzo mocno ma pokazać nam, jak ulotne jest nasze życie, jak przemijające są wszystkie nasze ziemskie skarby, które gromadzimy, a pozostaje nam jedynie miłość, którą dajemy i otrzymujemy od innych.
Tradycja mówi. A, tu jeszcze skąd mamy popiół? Tradycja. A, dobra, to tu wam powiem już z pamięci. To akurat wiem. Dobra, zróbmy sobie wyjazd z tego miejsca. I teraz opowiem wam co nieco, co wczoraj w kościele ksiądz opowiadał podczas kazania. Więc tak jak mówię, wczoraj poszedłem sobie do kościoła, zostałem posypany głowę właśnie popiołem. Ksiądz opowiadał też taką ciekawą historię związaną, że u nas to wygląda po prostu tak, że podchodzi się do, najczęściej podchodzi się do przodu, do ołtarza, ksiądz posypuje nam głowę popiołem. Później po prostu rozchodzimy się do ławek i trwa dalej msza. A opowiadał akurat, mówi, że był w Anglii, w Wielkiej Brytanii i tam to wygląda trochę inaczej. U nas posypuje się po prostu głowę popiołem, takim zwykłym popiołem, tak? Nie ma tam żadnej domieszki, tylko tu sam popiół. Skąd się bierze popiół? Ten popiół właśnie do sypania głowy, to wam powiem za chwilę. A w Anglii to wygląda zupełnie inaczej. Popiół jest pomieszany z wodą. I to jest po prostu miesza się z tą wodą i tworzy się takie, jakby, jak to ksiądz stwierdził, takie młotko. I nie daje się tego nigdzie na głowę, na ten, tylko się po prostu podchodzi tak, jak my podchodzimy do ołtarza i ksiądz nam sypie po głowie. Tak, tam podchodzi się do ołtarza i ksiądz z tego po prostu młotka, jak to powiedział, robi znak krzyża. I ludzie po prostu tak, jak my to robimy, że po prostu przez cały dzień staramy się. O, mrugnął mi chyba. Przez cały dzień staramy się po prostu chodzić z tym popiołem po prostu na głowie. Tak oni tam przez cały dzień z tym znakiem krzyża po prostu chodzą sobie cały dzień, pokazują, że po prostu oni są katolikami. Tak na takiej zasadzie to tam działa. Może jeszcze nabąknę, skąd powstaje ten popiół, tak do posypywania głowy popiołem na środę popielcową. Z poprzedniego roku, jak pamiętacie, podczas Wielkiego Postu, przed Wielkim Postem jest, nie pamiętam, kurczę, powiem wam teraz szczerze, momencik, zaraz sobie może przypomnę, Niedziela Palmowa, o właśnie, jest tak zwana Niedziela Palmowa, znaczy to już jest, zaraz, tylko nie pamiętam już teraz, czy to jest podczas postu, czy to jest przed postem, jest tak zwana Niedziela Palmowa i po prostu przychodzi się do kościoła i święci się palmy, tak, na pamiątkę tego, że Jezus wjechał na osiołku po prostu do. Zaraz, kurczę, muszę sobie to teraz dokładnie przypomnieć. No, wjechał do miasta tam po prostu, jak, nie pamiętam jakiego, chyba Jeruzalem, czy. Nie pamiętam. Z tego, co mi się wydaje, to jest Jeruzalem. Jeżeli źle mówię, to po prostu poprawcie mnie w komentarzu. Po Ci prosto. prostu chyba były palmowe, liście palmowe, był witany liśćmi palmowymi i dlatego tradycja jest, że jest po prostu palmy się robi i święci się tą palmę. I też właśnie tą palmę, którą właśnie się poświęciło w tą niedzielę palmową, później, tylko że to musi być z poprzedniego roku, jest palona po prostu podczas soboty wielkanocnej. Kojarzycie, wieczorem jest msza i przed tą mszą najczęściej pali się ognisko po prostu przed kościołem i właśnie tam do tego ogniska rzuca się tą palmę po prostu poświęconą i stąd właśnie powstaje, na drugi rok mamy ten popiół właśnie na Niedzielę Palmową i tak z roku na rok tak to właśnie wygląda. No i co tam jeszcze mogę dopowiedzieć na ten temat? Mówię, no byłem w kościele po prostu, powiem wam szczerze, że to takie przeżycie, rozpoczęcie tego postu po prostu. To jest takie nadzwyczajne po prostu dla mnie, powiem wam szczerze. Też mam tam jakieś takie małe postanowienie, bo to najczęściej każdy ma jakieś postanowienie, więc ja też tam mam jakieś takie małe postanowienie. Będę się starał po prostu trzymać w tym postanowieniu. Każdy ma jakieś takie postanowienie po prostu, żeby zobaczyć, czy się da po prostu wytrzymać. Jeżeli da się wytrwać w tym postanowieniu, to i nawet cały rok można wytrwać. Także ja też tam jakieś takie małe postanowionko mam. I co mogę jeszcze na ten temat powiedzieć? No, zastanawiałem się właśnie, od czego to było. No i widzę tutaj właśnie, że to było Czego się takie posypać posypywanie głowy tego, co popiołem? robili to Jezus grzesznicy po wjechał prostu na osiołku. najwięksi za czasów właśnie Jezusa, żeby po prostu pościć i Święcić tak palmy. dalej, więc na tym to polega. Uju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 j
Nie widzę nic w lusterkach, także jeżeli o coś zawadzę, to was przepraszam najmocniej. No, nie widzę. O, dobra. Tutaj jeszcze ciekawostka, mówię, muszę skończyć tą trasę w miarę. A, jeszcze 3 kilometry. To spokojnie. Zakończę sobie tą trasę i mówię, to wyczerpałem ten temat po prostu. Tak jak po prostu chciałem to zrobić, więc cieszę się z tego bardzo. Powiem wam szczerze, że ten ETS to jest taki dobry, kurczę, na jakieś takie konkretne tematy po prostu, żeby się wygadać. Bo w farmingu, to mówię, w farmingu czasem trzeba się skupić też na tym, a tutaj po prostu jak się ma o czym opowiadać, o czym rozmawiać, to też jest fajnie, powiem wam szczerze. No i mówię, tu jeszcze taka ciekawostka, po prostu też to chcę w miarę szybko nagrać z tego powodu, że pojadę, kolega będzie miał do odbioru busa i ja będę musiał mu pomóc załadować go jeszcze, więc dlatego też staram się w miarę szybko ten odcinek nagrać. Puszczę sobie po prostu wrzucanie i o godzinie 21:30 ten odcinek się wam ukaże. Mówię, postaram, będę miał jeszcze dzisiaj chwilę czasu. Może na następny tydzień już sobie nadgram odcinki. Powiem wam szczerze, cały czas nachodzi mi na tego ETS-a jedynkę, by pościągać sobie jakieś moty, żeby sobie pojeździć, kurde, nie wiem, Kielczak starym. Naprawdę powiem wam, mega by to było. Także możliwe, że się tym zajmę, a zwłaszcza, że i pogarniać te farmingi, bo żeby już tu też Trzymaj się nagrać, lewego bo skrętu. powiem wam szczerze, że Ponownie skręć w lewo. za niedługo Devi będzie z Dayashim, także dzisiaj sobie jakiś tam Skręć czas w lewo. wieczorny poświęcę po prostu, żeby to już było fajnie, żeby nie było jakichś problemów po prostu, żeby to nagrać, żeby było jakieś urozmaicenie na kanale. Dobra, zjeżdżamy, co tu tutaj skręcamy? Nie, chyba nie Trzymaj się tutaj lewej jeszcze. strony, a następnie Nie, skręć w następny. lewo. Jak widzicie, dojeżdżamy do firmy, także powiem wam szczerze, że Skręć ten w lewo. odcinek fajnie się udał. Mam nadzieję, że jeżeli jakieś błędy popełniłem tutaj w Jesteś opowiadaniu o gotowy. tym, to bardzo was Prowadź i przepraszam. jedź. Jeżeli ktoś tam wie lepiej, no to można ewentualnie w komentarzu sobie, gdzie tu zaparkować. Zagrajmy bezpiecznie. Nie będę kombinował. Zagramy bezpiecznie. Dobra, jeżeli ktoś tam po prostu wie lepiej, jeszcze lepiej wie niż ja, to oczywiście zapraszam do sekcji, tak jak mówię, komentarza i można podpowiedzieć tutaj. Można swoje po prostu opinie też tutaj wyrazić, nie ma problemu. Chętnie poczytam, chętnie się czegoś jeszcze więcej dowiem. Udało mi się tutaj zaparkować? Nie, nie udało się. Oj, 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 oj. Tyle, tyle, tyle. Czekajcie. W tę stronę idzie w tę. Nie, w drugą stronę. Teraz powinno być dobrze. Dobra, tyle, stój. Udało się. Rozprzęglanie wszystko. Jak widzicie, serwiejski dostarczono z Bańska Bystrzyca do Koszyc. No, dzisiaj wyjątkowo, jak widzicie, kurde, nie ma żadnych mandatów. A nie, to w 18 Wheels były te mandaty. Także mówię, no tak w ogóle, kolejny odcinek z 18 Wheels to będzie tam, gdzie skończyliśmy, czyli wezmiemy sobie lawetę i pojedziemy z ciąg dalszy po prostu do kolejnej. No, dokończymy sobie ten kurs i będziemy robić kolejny po prostu. Dobra, więc dziękuję wam bardzo, że byliście tutaj ze mną, że chcieliście mnie w ogóle posłuchać, także trzymajcie się cieplutko i do następnego. Trzymajcie się, cześć!